Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Farminga 22 i kolejnym odcinku na serii Od Milionera do Farmera. W sumie jest to chyba jedyna seria, na której najczęściej teraz gram i jaką nagrywam, no ale co zrobić, no tak mi się po prostu ona ostatnio spodobała. Ostatnio mieliśmy rozrzucenie obornika, mieliśmy również mulczowanie i orkę, a dzisiaj już uprawa. Orkę sobie odpuszczam, bo w większej skali będzie ona wykonywana dopiero gdzieś tam, powiedzmy, późną jesienią. Dzisiaj, jak widzicie, nowy nabytek z tyłu, jelonka, jest to kultywator Forschnitt B231, jak się nie mylę, 5,2 metra szerokości on posiada. Powiem wam tak, jak no taki agregat doprawiający, czy tam uprawowy, no nie jest zły, bo on w sumie bardziej uprawia u mnie jak doprawia. Nie jest zły, ale ma małe wady. Na przykład tylny wał. Mógłby być, a go nie ma, ale na spokojnie myślę, że jeszcze dwa, może trzy sezony dorobimy się czegoś lepszego. Też kolejna sprawa, prawie że 150 tysięcy na moim koncie. Skąd to się wzięło? No, wzięło się to z niczego innego jak ze sprzedaży kiszonki, tak? Sprzedaliśmy te nasze 60 parę balotów. Jeszcze wyszło też tak, że nie musiałem sobie w ogóle zostawiać tych balotów z sianokiszonką po to, żeby skarmić się moim krowom. Akurat do jutra już się wszystko powinno u mnie ufermentować, także powinno już to na spokojnie, to co mają moje krowy, wystarczyć im do jutra, żeby jutro, że tak powiem, je nakarmić, no i żeby one sobie żyły na świeżej kiszonce, ale jednak z kukurydzy. Co wam więcej mogę powiedzieć? No, pieniążki są to dość duże, uważam. W sumie dużo już nie brakowało, abyśmy w najbliższym czasie już cieszyli się z kolejnych dwóch nowych nabytków, a pożegnalibyśmy naszego Zetora poczciwego, ale niestety są też inne wydatki. Tutaj mowa o chociażby płatności za dzierżawy, kredyty, utrzymanie maszyn. Dodatkowo jeszcze zakup nawozów, środków ochrony roślin, zakup również nasion. Dlatego też po prostu wstrzymałem się na razie, nie kupuję dwóch planowych maszyn. Mam coś tam na oko, ale po prostu wstrzymuję się z zakupem. Poczekamy jeszcze troszkę i gdzieś tam, powiedzmy, koniec listopada, czyli taki powiedzmy mniej więcej miesiąc, może dwa, i wymienimy sobie tego naszego Zetorka na ładowarkę teleskopową. No i w zamian za to przyjdzie do nas jeszcze taki jeden traktor, który myślę, że razem z naszym jelonkiem naprawdę będzie sobie tutaj świetnie radził i będzie można się tutaj, kurczę, że tak powiem, bawić teraz. Poza tym dwa takie nabytki, które naprawdę mocno planuję i je zakupię jeszcze z tych pieniążków, bo mnie stać. Przyczepa jakaś taka większa, około 10 ton ładowności, bo idealna myślę, że będzie na akcję wykopków buraka cukrowego u mnie. Dlatego też dwa zestawy będą. Będzie jeździł John Deere z moją przyczepą nową, która niedługo myślę, że już do mnie zjedzie. Będzie jeździł również on z przyczepą pożyczoną od sąsiada, tak jak w zeszłym roku. Plus dwie moje autosamki z nadstawkami, takimi jak do kiszonki, i takie dwa zestawy będą u mnie śmigały. Będzie to same, będzie to John Deere, a Zetor będzie po prostu w tym akurat sezonie jeździł z kombajnem. Raczej do momentu sprzedaży buraków cukrowych nic nowego, żadnej nowej maszyny się u nas nie pojawi, bo nawet po prostu nie ma szans, nie ma pieniędzy, trzeba się wstrzymać, ale jak ja to mówię, cierpliwość popłaca. Niebawem myślę, że ujrzymy na naszym gospodarstwie kolejne nowe nabytki. Dwa, wiadomo, beczkę i właśnie przyczepę. Beczka jest nam już o tyle potrzebna, że po prostu no mamy trochę tej gnojowicy, trzeba ją zużywać i po prostu też nie ma co czekać. Pożyczać beczkę od sąsiada też tak średnio, a uważam, że można byłoby na spokojnie tą gnojowicę rozlać chociażby pod buraka cukrowego, czy też pod pszenżyto. Po buraku, czy też po soi, chociaż tam po soi to no niby powinno być to już nawiezione częściowo azotem, no bo soja jako roślina strążkowa pobiera azot z atmosfery, ale chyba coś czuję, że tak farmik dobrze nie działa, dlatego też no po prostu będzie trzeba tam
troszkę jednak tej gnojowicy czy tam obornika dać. I tyle, że tak powiem w temacie tego nawożenia. Mamy przygotowanego samejka z siewnikiem, także jak tylko skończy się uprawa, no to bierzemy sameja i jedziemy siać pszenicę, począwszy od naszych dzierżaw, no a skończywszy na tej działeczce. Tak powiem wam szczerze, zastanawiam się, ile tego areału uda mi się obsiać, ile to tego będzie, ale myślę, że około 2 hektarów być powinno. No, jak byłoby więcej, to też bym się z tego nie martwił, a raczej bym się cieszył. Zobaczymy ogólnie też, jak to będzie na wiosnę, bo póki co zapowiada się dość świetnie finansowo ten rok. Z takiej racji, że no, już mamy 150 tysięcy na koncie w tej chwili. Dodatkowo niebawem sprzedaż buraków cukrowych, myślę, że jakieś spokojnie 50 tysięcy złotych wpadnie, jak nie lepiej. Czyli już mamy 200 tysięcy złotych. Sprzedaż naszej kiszonki, tam będzie około 200 ton, mniej więcej, no może troszkę mniej, około 100 ton. No to będzie to zarobek kolejnych 50 tysięcy złotych, czyli już mamy 250. Sprzedaż soi to już jest jakieś 300. 340, 330 tysięcy złotych, tyle mniej więcej myślę, że uda nam się zarobić razem ze sprzedażą mleka. Także ogólnie nie są to złe pieniądze, uważam, ale wiadomo, też nie są to jakieś pieniądze najlepsze. Zakup w tej chwili mniej więcej ciągnika tego stukonnego plus ładowarki, koszt mniej więcej, traktor około 150, ładowarka około 50 tysięcy złotych. Także 200 tysięcy nie nasze, a no taki mój Zetor, który jednak ma jakieś tam swoje wady, nie do końca ukryte, bo one są widoczne. Zresztą przy sprzedaży sam mówię, co tam mi z nim jest, trochę nie halo, jakieś tam, wiecie, luzno, ładowaczu, tak, troszkę tulejowanie, trzeba tam też przeprowadzić, że tak powiem. No i ogólnie rzecz biorąc, myślę, że kapitałka silnika. Także 50 tysięcy złotych jak za ten traktor, myślę, że to będzie wystarczająca cena, zwłaszcza, że go sprzedaję z łyżką, z widłami. Także ogólnie rzecz biorąc, traktor jest, myślę, że całkiem ok. No remont kapitalny raczej nie wynika z tego, że on musi być na już, ale że po prostu też był dawno niewykonywany i chyba warto byłoby do tego silnika jednak zajrzeć. Chociaż ten Zetor u mnie nie wykonywał jeszcze, tak powiem, jakichś tam cięższych prac, więc praktycznie raczej to tam nic się nie powinno dziać. Dobra, złóżmy sobie ten kultywator i lecimy na gospodarkę. Przesiadamy się do samika, no i bierzemy się za siewy pszenicy. No, oby tylko też to wszystko fajnie, sprawnie poszło, to będę zadowolony. Dzisiaj chciałbym oficjalnie zakończyć siewy pszenicy, a od 1 listopada zacząć wykopki. Chyba że zrobimy tak, że wykopki pójdą gdzieś tam na koniec listopada, a początkiem jeszcze sobie tam dwie działeczki zaoram. Jedną działeczkę pod przeżyto, drugą pod buraka cukrowego, tak żeby po prostu już taką typową zimą, podczas takiej typowej zimy, już tylko i wyłącznie zaorać działeczkę po burakach cukrowych i mieć, że tak powiem, spokój, że tak powiem, z orką. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Zobaczymy też jeszcze, jak będę tutaj rozwiązywał sprawy nawożenia, czy będziemy dawali obornik, czy gnojowice. To jeszcze jest wszystko do przemyślenia moim zdaniem. No i zresztą tutaj czas akurat pokaże, jak to wszystko się tutaj poukłada. Ale ogólnie rzecz biorąc, troszkę tego areału, jakby się to wszystko naraz nałożyło, do zaorania jest. Ale też PHX, muszę wam powiedzieć, że nie jest to jakaś tam zła maszyna, jak na pług, no już jednak troszkę wysłużony, bo miał swoje lata, no mogę powiedzieć, że radzi sobie, uważam, że świetnie. Dobra, na razie sobie John Deere'a tutaj tak ustawię, a tak tylko, żeby, że tak powiem, gdziekolwiek go postawić. Wieczorem będę musiał umyć już ten kultywator, on nie będzie używany już w tym sezonie, dopiero na wiosnę, także trzeba to wszystko umyć, zakonserwować. Ale co, szykujemy się na strajk. Głód poczujesz, rolnika uszanujesz, no takie jest nasze hasło strajkowe. Ogólnie cóż, żeby nie było, no nie jestem rolnikiem, ale rolników jak najbardziej w ich inicjatywie popieram, w ich strajkach.
no bo jednak no nie może być tak, żeby tutaj kurczę Unia Europejska nam dyktowała, co my tutaj mamy jako rolnicy, tak, czy rolnicy mają robić to, co ona im każe, no to nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby kurczę, można powiedzieć, niszczyć swój kapitał, bo ja uważam, że ugrowanie 4% areału docelowo, aż nawet i 10% areału, no to jest śmiech na sali, tak? No to tutaj można to porównywać do firmy, która zatrudnia 100 pracowników, ale 4 z nich jest cały czas na wolnym, dobrowolnym przez szefa danym i szef po prostu tylko musi im cały czas płacić pieniądze, czy tam ewentualnie mamy tak, że jest 100 pracowników, a 4 nie pracuje. No to powiem wam, że tutaj przy 100 pracownikach 4 nie pracuje, no to jeszcze nie jest tak źle, ale jak przy 1000 pracowników 40 już nie pracuje, no to jest troszkę lipa moim zdaniem. Także ogólnie trzeba się nad tym tematem pochylić, a w szczególności jeżeli miało być to aż 10%, no to słuchajcie, 10%, 100 hektarów, 10 hektarów ugoru w każdym roku. Wiecie, ja tam żeby za bardzo tutaj nie chcę jakkolwiek źle tego mówić, ale uważam, że jest to po prostu głupota i idiotyzm, bo z każdego hektara to jednak jest zysk. No chociaż powiedzmy, że ten 1 hektar to jest tak starcza powiedzmy na pół miesiąca utrzymania, no to 4 hektary, 2 miesiące rolnik jest, że tak powiem, w plecy, tak? Na jakimś mniejszym gospodarstwie rolnym. Także ogólnie słabo, słabo naprawdę. Zaczynamy od tego ala zagajnika. W sumie kurczę, nie wiem jak to nazwać, no ale jedziemy od tamtej strony z siewami. No jeszcze będę musiał sobie tutaj to wszystko wyzerować, ale na spokojnie myślę, że ogarniemy te siewy. No też tutaj już pomału trzeba też myśleć nad jakimś innym siewnikiem. No nie będę ukrywał tego, że siewnik jest już w sumie wybrany. Jest zestaw uprawowo-siewny z firmy A coś tam. Zobaczymy, czy dojdzie to wszystko do skutku. Dobra, szósty przejazd. Połowa nie sieje. Opuszczamy. Jedziemy. Trójeczka. Tutaj weźmiemy sobie M4, M5. O, myślę, że to będzie wystarczająco. I lecimy. No, tutaj akurat typowo na oko dzisiaj siejemy, ale jak już będzie ten nowy zestaw, będzie też nawigacja na wiosnę, no to John Deere'em tutaj myślę, że będzie się świetnie jeździło. Na takich krzywych polach powiedzmy, no to jest ten problem, że zrobić tą prostą, zrobić te poprzeczniaki, no to jest naprawdę ciężko, ale myślę, że my sobie akurat tutaj dzisiaj jakoś z tym wszystkim poradzimy w lepszy lub gorszy sposób, ale myślę, że powinniśmy sobie dać radę. Ogólnie też kolejna sprawa, ciekawi mnie bardzo, czy w listopadzie mi skiełkuje pszenica, czy też nie, bo jednak były z tym problemy jakiś tam czas temu, czyli że w zeszłym sezonie, kiedy to ja chciałem, kiedy to w sumie ja zasiałem pszenicę po buraku chyba cukrowym, czy po soi chyba wtedy, no i była taka właśnie lipa, że no niestety, ale był problem z tym, aby po prostu tutaj to wszystko skiełkowało. Kiełkowało to dopiero gdzieś tam chyba w kwietniu, także ogólnie słabo, bardzo słabo to wyglądało przez zimę. Dlatego też no, w tym roku staram się no, zrobić to szybciej. Po prostu zrobić to szybciej i mam nadzieję, że mi się to tutaj uda. Dobra, tutaj już siejemy sobie całym siewnikiem. I teraz będziemy sobie chyba siać dzisiaj akurat dookoła, mi się wydaje. Dookoła po prostu na normalnym świecie, zobaczymy jak tam to wyjdzie. Jednak troszkę tutaj muszę świateł poużywać, no bo muszę wam powiedzieć, że jednak jest troszkę słabo z widocznością w tych cieniach, ale myślę, że sobie już jakoś tutaj poradzimy przy tym naszym oświetleniu. Dobra, to sobie od razu zmienimy przejazd, bo albo nie, nie będę sobie miał przejazdu, normalnie robimy to jako drugi przejazd.
będę sobie teraz jeździł raz po raz, zrobię sobie ścieżkę, dwa przejazdy, pojadę na drugą stronę, ścieżka, dwa przejazdy, czyli tak, żeby był komplet tych sześciu, że tak powiem, przejazdów i zobaczymy, co to tutaj, kurczę, wyjdzie. Aby tylko jakoś się tutaj połapać. No nie lubię takich, powiem wam, małych i troszkę zawiłych pól, no bo tutaj lewa strona nijak się ma do prawej, tu jest jakiś banan, tam jest ogólnie jakaś prosta i weź tu się, człowieku, ustaw tak, żeby to wszystko ładnie, pięknie zaorać, no to jest mały problem, ale myślę, zaorać, zasiać, ale myślę, że sobie już tutaj, kurczę, jakoś z tym wszystkim poradzimy. Pszenicy mam jeszcze około 300 kg na gospodarce, także myślę, że powinno mi tutaj tego wystarczyć na ten nasz areał. Mówię, powinno, a zobaczymy, jak wyjdzie. No bo jednak to też jeszcze różnie bywa. Może być tak, że zbraknie 100, te 100-200 kg. Ja tutaj postuluję nad takim wynikiem, że około 20, może 30% z tych dzierżaw, że tak powiem, nasion mi zostanie. Czyli plus te 300 kg, no to tak powinno być około 450-500 kg nasion. Także chyba na spokojnie tutaj powinno mi to wystarczyć na obsianie tego mojego planowanego areału. Dobra, był przejazd pierwszy, to teraz będziemy sobie robili przejazd drugi. Ach, czekajcie, co ja odwaliłem, kurde. Nie tak miało być, ale już powiem wam, że dawno nie siałem, dlatego się trochę motam. Robimy sobie normalnie teraz jeden tylko i wyłącznie przejazd, żeby oddzielić tą ścieżkę od normalnego przejazdu, a potem to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie tylko najważniejsze, żeby po prostu pooddzielać sobie te ścieżki. Chyba będzie tutaj taki jeden moment, w którym w ogóle dojdzie do tego, że najedziemy ścieżkami na siebie. Także on nie śmieszny. X się poniekąd zrobi. No zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. No mówię, może być ciekawie. Ale cóż, to jest rolnictwo, to musi być ciekawie. Też co wam mogę jeszcze powiedzieć a propos naszego gospodarstwa. No to fajnie nam ostatnio idzie tutaj z tymi krówkami, bo praktycznie zarobek dzienny jest około 1900 zł. Tyle dziennie mniej więcej krowy nam dają mleka, czy za takie pieniądze. No wiadomo, minus koszty utrzymania tego wszystkiego, koszty, kurcze, dzierżaw i kredytu, nie jest najgorzej, zawsze te parę groszy dziennie nam dochodzi na plus, więc tylko i wyłącznie się z tego faktu trzeba cieszyć. Tak, mówiłem, że mi tutaj 80% zostanie, ja myślę, że około 75% albo nawet i mniej. Także może być ciężko z obsianiem tego całego areału, ale najwyżej jak coś, to się pojedzie do chłopaków na sklep i jakieś tam nasiona przywiezie. I tak chyba będzie, jak mówiłem, że będzie taka ala literka X zrobiona na tym polu. No bo tak to dziwnie pole idzie, ale myślę, że ogarniemy, połapiemy się podczas oprysków i podczas nawożenia i ostatecznie będzie, no będzie dobrze, no co tutaj dużo mówić. Sprawdzimy sobie przy okazji, jak już tak jedziemy, maszyny używane tak na szybko. Dość fajny mulcher, ale jednak nie pod moje maszyny, a pozostała przystawka, jak i John Deere, no nijak się mają na to moje gospodarstwo. Może kiedyś coś takiego się tutaj pojawi, ale na chwilę obecną po prostu brak jakichkolwiek szans. Ogólnie muszę pamiętać, że teraz będę robił czwarty przejazd, czyli w sumie na pięciu przejazdach się mi to skończy, więc no w sumie to nie jest tak tragiczne. Bo powiem wam tak szczerze, że się bałem, że może być tak, że mi nie starczy. Będę musiał po prostu trzecią ścieżkę robić. Ale widzę, że będzie mały nakład i w sumie nie jest aż tak tragicznie. Co ja mówię na temat tej ścieżki? To się nawet, kurczę, żadnej ścieżki by nie było. Bo jednak zobaczcie, jak to jest oddalone. Jeden przejazd, 3 metry pomiędzy jedną ścieżką a drugą. Także tutaj akurat musi być dobrze. Dobra, przejazd numer 1 sobie zostawiamy. Mniej więcej pół siewniczka i jadymy. I jadymy. Ogólnie cóż, ja wam powiem, lubię siać, ale akurat jakoś ten zestaw do mnie już nie przemawiał, żeby jakoś tam fajnie tym się siało. W sumie tak teraz patrzę, że chyba nawet nie będę robił na
tym poprzeczniaku ścieżki, bo mi się nie opłaca. Ach, prościej po prostu mówiąc, nie opłaca mi się, zobaczcie, to jest tylko nawrót dosłownie 360 stopni, prawie że w miejscu i to wszystko. Tutaj tylko pozwolę sobie załączyć przejazd taki troszkę szybszy. I dobra, tutaj jeden przejazd wykonałem, czyli gdzieś tam dopiero przy końcu. Mogę mówić dopiero o tym, żeby coś tutaj dosiać. No i pięknie. I tutaj w sumie tak samo, nie będę wykonywał chyba za bardzo poprzeczniaka. Tylko sobie ustawimy ścieżkę, czy sorry, ścieżkę przejazd. Przejedziemy sobie te trzy razy i to będzie wszystko. Tutaj jest jedna ścieżka, tam jest druga. No dobra, tu akurat mógłbym ścieżkę na poprzeczniaku sobie strzelić. No bo jednak troszkę od siebie są oddalone te nasze przejazdy. Pozwolę też sobie oświetlenie z tyłu w oczy, też będzie mi trochę łatwiej. Ojojoj, tu jeszcze takiego mijaka na szczeli, to pani być nie może. To aż się prosi o to, żeby to poprawić. Dobra, tutaj już większe lipy chyba być nie powinno. Ja tylko się przyjrzę, czy mi na pewno opłaca się tutaj robić na poprzeczniaku ścieżkę. Przepraszam Was najmocniej, ale coś mnie w gardło wpadło. Dobra, trzeci przejazd. No dobra, chusteczka, idealnie to czwarty przejazd, jakbym sobie zrobił, to bym wyjechał praktycznie ten nasz przejazd tutaj. Więc, no, zrobimy to. Niechże i będzie. Może to będzie lekko lepiej wyglądało, kto wie, zobaczymy. No i dobra. I robota wykonana na tym kawałku. Ruszamy na kolejny przejazd numer 6. A czemu 6? No bo jak teraz sobie opuszczę, to idealnie ten przejazd szósty będzie mi się, zeruje mi się, że tak powiem, i będziemy zaczynali od przejazdu numer 1. Także to jest akurat fajne. No i lecimy dookoła. 73%, no nie jest źle. Zobaczymy, czy uda się tutaj to wszystko tak fajnie poobsiewać i czy nasion mi starczy. No to też w sumie będzie zaraz wiadome, bo myślę, że dość szybko i sprawnie uda nam się tutaj już posiać ten areał, bo tu jednak jest dość, no, prościej dużo to wszystko posiać. Tu też troszkę inaczej się będę bawił, po prostu pojadę sobie wzdłuż. Z tej strony zrobię sobie ścieżkę technologiczną, czyli te 6 przejazdów, z drugiej strony kolejne 6 przejazdów i tym samym od tej drugiej strony tam jest bardziej prościej, będę sobie jeździł już i robił ścieżki. No i tutaj na tej stronie sobie wtedy skończę i what, cała filozofia. Tak, no niby dzisiaj już siemnik pała wsiany 2,2 hektara. Okej, w sumie sporo nam odpada zbóż, bo w sumie zbóż. Tym silnikiem siejemy tylko pszenżyto i pszenicę, no i trochę soi, aczkolwiek nie wiem, czy soi ostatnio nie siałem. No właśnie, ostatnio soję sieliśmy silnikiem punktowym, dlatego też ten silnik nie był używany. Także on tutaj z dużo nas nie obsiał. No, ciekawi mnie dość mocno, ile on teraz obsieje, że tak powiem, czy siebie tej pszenicy jeszcze potem na wiosnę. A wróćcie, no zapomniałem powiedzieć, no w sumie po tych siewach ten siewnik już mogę wystawić na sprzedaż i czekać na nowy siewnik z niecierpliwością, ponieważ no mniej więcej gdzieś tam w okresie maja, to wróćcie, marca, to na się człowieku kurczę męcz. W okresie marca ma przyjechać do mnie właśnie ten wspomniany zestaw programów osiewny, no i gdzieś tam powiedzmy w tym samym okresie ma być montowana nawigacja do żonego i również pół piąteczka, także będzie się, myślę, że nas na gospodarce dość dużo rzeczy działo. Ale co zrobić, no tak to kurczę jest, trzeba iść z duchem czasu. Nowe maszyny muszą przyjeżdżać, a stare muszą odjeżdżać. Czyli nasz łóżek pójdzie na sprzedaż, być może również talerzówka, bo taki jest plan, żeby kupić sobie talerzówkę czwórkę bądź piątkę na wiosnę. Tak samo z siewnikiem. No i niestety tak to jest. Akurat jeżeli chodzi o sieczkę, wróćcie sieczkarne. Inne maszyny, no to na razie one zostają. Gdzieś tam jest plan, aby w późniejszym okresie, jak już będzie cała uprawówka, będzie
porządny zestaw uprawowo-siewny. Będzie też trochę większy areał. Kupić lepszy rozsiewacz, a w szczególności lepszy opryskiwacz tutaj. Ale to mówię, to jeszcze jest bardzo, ale to bardzo daleki temat. Myślę, że na spokojnie jeszcze sezon, nawet i dwa albo trzy trzeba będzie poczekać. Nie jest jeszcze aż tak tragicznie, żebym musiał tutaj sobie takie duże maszyny na gwałt kupować. A tak ogólnie, no to myślę, że jest całkiem fajny. A propos strefy zwolenników, muszę wam powiedzieć, w moim rodzinnym mieście, no tutaj wycenali dosłownie po swojej umiejętności, uważam. No kozacko uważam, że ten protest naprawdę pokazali siłę. Zaznaczam też kolejna sprawa, protest elbląskich rolników, no poszedł praktycznie na całą Polskę, tak, i rolnicy z całej Polski do tego się przyłączyli. No chłopacy ładnie poblokowali miasto, czy poblokowali to. No nie do końca poblokowali, po prostu postrajkowali, pokazali swoje niezadowolenie i tym samym też widziałem, że społeczeństwo nie było jakoś tym bardzo niezadowolone, uważam. No wiadomo, jak ja to mówię, jakieś tam czarne owce zawsze się trafią w stadzie, ale myślę, że aż tak wielkich problemów nie było, to że rolnicy po prostu pokazują to całe swoje niezadowolenie obecną sytuacją. I myślę, że ogólnie koniec końców no, ludzie jakoś tam podeszli do tego z głową, mamy na nie nadzieję. No i tym rolnikom dali tak na spokojnie postrajkować. No i dobra, kolejny przejazd teraz od drugiej strony. I już od tej strony też ścieżki będą szły, bo tak mniej więcej też jak uprawiałem, no to tak te przejazdy szły, więc będę mógł się tutaj trzymać tych przejazdów kultywatora. A od tamtej strony było jednak troszkę ciężko, także tutaj już myślę, że będzie nieco lepiej. Ale to się w sumie jeszcze okaże, ale chyba nie jest źle. Zobaczymy po wschodach, a w szczególności zobaczymy, co tam będzie w zbiorniku kombajnu w przyszłym sezonie. No bo to, że tak powiem, najwięcej tutaj zweryfikuje te nasze siewy. Dobra, wyłączymy sobie siew połową. Zrobimy sobie szybką nagrodkę. Tutaj samej z tym siewnikiem nie ma ciężko, ale jednak dla mnie ten siewnik w ogóle mi nie pasuje i no czekam, po prostu czekam z niecierpliwością na wiosnę, nowy zestaw, może nieco mniejsza skrzynia, ale zasypowa, ale już na agregacie biernym, także będzie można się tutaj po prostu fajnie już bawić przy siewach. A jak będzie miał dużo nawigacji, to już powiem wam, każde pole nasze, już chyba nawet będziemy mogli pola w okręgach siać, naprawdę. Wtedy jak już będzie nawigacja, to nie ważne, czy jest pole S-owate, czy floresowate, czy jakie to tamkolwiek, czy zygzakowate nawet, to my wjeżdżamy dronem i siejemy. Nawet chyba będzie trzeba usługę jakąś latać, no bo z nawigacją teraz silnikiem, to ja wam powiem, że będzie się działo, no. Co tu dużo mówić. Dobra. Trzeci przejazd, także nie jest tak źle. No nasion troszkę ubywa, tylko 400 kg, łącznie około 700 kg mi zostaje. Myślę, że to 400 kg na spokojnie powinno tutaj starczyć na to pole. Aczkolwiek boję się, żebym się no nie przeliczył, bo może to się nie fajnie skończyć. Aczkolwiek tam zawsze ktoś poratuje, myślę, jakimiś tam nasionami. W sumie jeszcze mam moją pszenicę tegoroczną, także zawsze mogę ją sobie wsypać do siewnika i tam te pół hektara dosiać, to tam się nic nie powinno stać za bardzo. Ale wiadomo, zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Dobra, pięknie. Pięknie, tu jeszcze troszkę zostało tych przejazdów do zrobienia. Chyba. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnej ścieżki, ale to się jeszcze okaże w praniu. A zobaczymy, jak to przede wszystkim wyjdzie. Bo jeszcze może to tutaj kurczę inaczej wyjść, aniżeli my chcemy. Tutaj na pewno jedna ścieżka wystarczy do tego zagajnika, ale tam przy tym ogrodzeniu boję się, że trzeba będzie zaraz jeszcze jedną ścieżkę tam dosiać. Ale to się zrobi już kiedy indziej. Ogólnie też dość mocno ciekaw jestem tych wykopków. No też po wykopkach nie będę ukrywał, no ten nasz kombajn raczej też pójdzie na sprzedaż. A przyszłego sezonu, tak jak mówiłem, 5% bierzemy
przy pracy samym kombajnem, a przy załadunku myszą i dodatkowo jeszcze transporcie samochodami ciężarowymi odbieramy sobie 10% z zarobków podczas kampanii buraczanej i uważam to za bardzo, ale to bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj tak widzę, że ono styk wychodzi. Zobaczymy, może się akurat uda. 2,5 przejazdu jak zrobię, no to teoretycznie tutaj ta jedna ścieżka powinna wystarczyć. O, okaże się, co teraz będzie. Ale chyba nie powinno być aż tak tragicznie. Kurczę, godzina 16, myślę, że do takiej 18, max 20 się wyrobię z tymi siłami. O, tak kurczę, trzeba powiedzieć, jeden przejazd z braku. Choć też nie do końca. Ale w sumie, no tak, taki jeden dobry przejazd, no dosłownie z braku. Ale to już nie będę tam dorabiał ścieżki, najwyżej będzie po prostu jakiś tam mały mijak i tyle, że tak powiem, tutaj w temacie tych siewów. Jeszcze pokażę wam, jak tutaj te moje krowy się mają i kredyt. Kredytu jest jeszcze 98,5 tysiąca. Nie zamierzam tego spłacać, nadpłacać, niech to sobie pobału samo się spłaca. My mamy, że tak powiem, jeszcze inne wydatki, zakupy maszyn. Tutaj by się chciało jeszcze, wiadomo, dokupić może jeszcze ziemi, dlatego lepiej mieć gotówkę, a kredyty, które są, mamy stałe oprocentowanie, to lepiej je po prostu pomału, na spokojnie spłacać, a jak będzie tej gotówki za dużo, no to wtedy dopiero możemy sobie myśleć o tym, żeby te kredyty w pełni spłacać. No właśnie, i krowy, o których wspominałem, o proszę bardzo, limuzynki już są po 807, to jest prawie połowa tego, co bym chciał zarobić, są od maja, więc czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 5 miesięcy. Także ogólnie jeszcze kilka miesięcy i myślę, że będzie można je tutaj pomału sprzedawać. Widzę, że tak ten siewnik przy tej nierówności tutaj, która jest, to nawet to zasiał, więc nie ma takiej tragedii. Jest nawet ok. Jedziemy dalej. Tutaj myślę, że na spokojnie powinniśmy opryskiwaczem sięgnąć. Jeszcze takie, może dwie ścieżki sobie zrobimy. Do tamtej zanim dojedziemy, max 3 i będzie finito. Ale jednak nasion coś tak czuję, że mi nie starczy. Będę musiał po prostu pojechać na gospodarkę i troszkę tych moich nasion tegorocznych po prostu wsypać do siewnika i tym tam pozostały areał obsiać. A zobaczymy, jak to w ogóle będzie planowało, bo jestem dość ciekawy tego wszystkiego. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. A na chwilę obecną, nie przedłużając, żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na moje pozostałe odcinki. A pod tym odcineczkiem miło by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, motywujący komentarz do pracy. A przede wszystkim nie zapominajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. No i co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.